Antoni Królikowski świętuje urodziny Izabeli. Zabrał ją na wycieczkę do pięknego miejsca. Antoni Królikowski złożył życzenia swojej ukochanej i oficjalnie po raz kolejny zaprezentował się z nią na Instagramie. Tak para świętowała ten wyjątkowy dzień. Antoni Królikowski już od ponad roku jest związany z piękną prawniczką Izabelą, a od pewnego czasu aktor coraz śmielej pokazuje swoją ukochaną na Instagramie. Tak się stało również i tym razem, bo jak się okazało, okazja była szczególna. Wszystko wskazuje bowiem na to, że właśnie w ten weekend partnerka gwiazdora świętuje swoje urodziny. Dokąd wybrała się para, by uczcić ten wyjątkowy dzień? Zobaczcie sami ich najnowsze zdjęcie. Antoni Królikowski świętuje urodziny ukochanej. Choć Antoni Królikowski w dalszym ciągu formalnie jest mężem Joanny Opozdy, to jednak jak wiadomo teraz układa swoje życie u boku prawniczki Izabeli. Gwiazdor już nie ukrywa swojej ukochanej i coraz częściej zabiera ją na różne medialne eventy, a także chętnie pokazuje się z nią na swoim Instagramie. Ostatnio para miała ogromne powody do radości, bo Izabela pod koniec czerwca oficjalnie została magistrem prawa. Teraz para ma kolejne powody do świętowania, bowiem ukochana Antoniego Królikowskiego właśnie świętuje swoje urodziny. Z tej okazji aktor pokazał zdjęcie z partnerką i opatrzył je podpisem Happy Birthday. Wszystko wskazuje na to, że Antoni Królikowski z okazji urodzin swojej ukochanej, zabrał ją na romantyczną wycieczkę. Wnioskując po znaczniku lokalizacji, jaki gwiazdor zamieścił na zdjęciu z partnerką, para wybrała się do Czech, a konkretnie do miasta Brno. Dobre humory dopisywały parze, więc wygląda na to, że urodzinowa wycieczka należy do bardzo udanych. Co ciekawe, dokładnie w tym samym czasie, gdy Antoni Królikowski składał swojej partnerce życzenia na Instagramie, jego jeszcze żona, Joanna Opozda, także świętowała urodziny. Gwiazda z okazji 35. urodzin zorganizowała huczną imprezę w jednym z modnych, warszawskich klubów. Zaskakujący zbieg okoliczności, prawda?